Witam Was serdecznie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was dosyć taki trudny temat, jakim jest makijaż ślubny, a raczej jak do niego się zabrać i jak odpowiednio do niego podejść. W dzisiejszym materiale chciałabym poruszyć dwa światy. Chciałabym poruszyć świat makijażystów i chciałabym poruszyć świat konsumenta, czyli klienta. Dzisiaj będę opowiadać Wam podczas jakby moich opowieści, również będę aplikować taki make-up ślubny, więc jeśli macie ochotę posłuchać rady makijażysty, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. W dzisiejszym filmie skupimy się na temacie, jakim jest makijaż ślubny i warto sobie odpowiedzieć na pytanie na samym wstępie, czym jest makijaż ślubny, jaki to jest makijaż i jak on powinien wyglądać. Na te odpowiedzi składa się wiele czynników. Przede wszystkim wybór klienta makijażu ślubnego, sam klient, jaki on jest, co lubi oraz jaki rodzaj cery posiada, oraz trzeci element, czyli technika aplikacji produktów. Pomyślałam sobie, że ten materiał będzie fajny jako taka lekcja makijażu, czyli w tych moich takich kursach, które tutaj przeprowadzam dla Was aktywnie. Dzisiaj zabrałam się za ten temat, ponieważ już od dawna miałam taką ochotę siąść i porozmawiać troszeczkę o makijażu ślubnym. Zanim przejdziemy do makijażu ślubnego, i tutaj teraz odzywa się strona makijażysty, co makijażysta powinien zrobić, i to też jest fajna informacja, myślę, dla klienta. Makijażysta przede wszystkim powinien wykonać coś takiego, co się nazywa wywiad kosmetyczny. Czyli trzeba porozmawiać z klientem na temat tego, jakiej pielęgnacji używa. Trzeba zdiagnozować rodzaj skóry. Ja w dzisiejszym materiale nie odpowiem Wam na pytania i nie będę tutaj kategoryzować skór, ani jaką pielęgnację aplikujemy. Bardzo ważne jest, by podejść do tematu od podstaw. Rozmowa z klientem pomoże Wam przede wszystkim ustalić, czy klient jest na coś uczulony, jaką stosuje obecnie pielęgnację, czy ta pielęgnacja jest dobra, czy też jest niedobra, jeśli sami jako makijażyści nie posiadamy takiej wiedzy odnośnie pielęgnacji, to warto jest też troszeczkę poczytać, poedukować się na ten temat, ponieważ jakby pielęgnacja jest podstawą do tego, jak cera wygląda w dniu ślubu klienta. Zależy nam na tym, by ta skóra była nieobciążona. Uwierzcie mi, że od tylu lat, od ilu pracuję, przede wszystkim klientki stawiają na efekt naturalny, nie efekt przerysowany. W dniu swojego ślubu chcą poczuć się przede wszystkim piękne, chcą, ma być to makijaż upiększający, nie zmieniający ich rysów twarzy, ale o tym też za chwilę. I jeśli chodzi o pielęgnację, to jeśli mamy dobrze wypielęgnowaną skórę i ta skóra jest dobrze prowadzona od podstaw i też makijażysta może się wyedukować w tej dziedzinie, jakim jest pielęgnacja, wystarczy po prostu bardzo dużo eksperymentować z pielęgnacją, wystarczy bardzo dużo interesować się, czytać i testować różnych produktów, tak by móc klientowi pomóc. Jeśli Wasz klient na fotelu poczuje się piękny, kochany, no z tym kochaniem to może przesadziłam, no ale tak naprawdę jeśli on poczuje się dopieszczony, tego słowa mi zabrakło, dopieszczony na tym Waszym fotelu, to uwierzcie mi, że on będzie wracać na ten fotel. Bardzo istotną kwestią jest zadanie bardzo podstawowych pytań. Jaką pielęgnację używa klient? Jeśli pracujecie stacjonarnie w miejscu, poproście, żeby na przykład na makijaż próbny ślubny zabrać ze sobą pielęgnację, którą używa się na co dzień, by móc przejrzeć, bo 90% klientów nie ma zielonego pojęcia nawet, jak nazywa się krem. Wiedzą, w jakim jest mniej więcej kolorze opakowania, ale na tym by się kończyła ich wiedza. Budowanie świadomości pielęgnacyjnej u klientów jest bardzo istotne. Dla mnie jest to podstawa wszystkiego. Jeśli widzę jakieś drobne zmiany na twarzy albo jakieś niedoskonałości, od razu pytam, co się dzieje z cerą, czy to jest jakby efekt cyklów dni kobiecych, czy to jest może jakaś choroba. Dzięki tej rozmowie możecie się dowiedzieć na przykład, że dana osoba jest chora na przykład na Hashimoto, bądź też ma zaburzenia hormonalne, które też będą świadczyć o tym, że ta skóra będzie dosyć kapryśna i będzie potrzebowała zupełnie innej aplikacji produktów. Dzisiejszy materiał nie ma się centralnie skupić na danych produktach, które będą aplikowane. Ma przede wszystkim budować świadomość tego, jak powinien wyglądać dobry makijaż ślubny i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa. Teraz zwracam się do klienta, czyli do takiej typowej panny młodej. Co
panna młoda powinna zrobić przed przyjściem na taki makijaż ślubny? Powinna być przygotowana. Ile lat słyszałam, że ona sama nie wie, czego chce. I faktycznie może nie wiedziała, czego chce, ale jest coś takiego, jak jaki pani makijaż lubi, w jakim makijażu czuje się pani dobrze, w jakim makijażu czujemy się piękne. Wiadomo, my nigdy nie wejdziemy tak w głowę klienta, ani w skórę klienta, by móc odzwierciedlić jego potrzeby. Makijażysta ma być odtwórcą wizji klienta, a nie na odwrót. To nie jest nasza wizja i nasza modelka, tylko to jest ten wyjątkowy dzień, więc dlatego zawsze byłam bardzo wymagająca wobec swoich panien młodych i prosiłam, żeby one się wstępnie przygotowały. Jeśli one nie wiedzą, jaki makijaż chcą, to zawsze prosiłam, by poszukać w internecie. Obecnie żyjemy w takich czasach, że śmiało można poszukać inspiracji w necie, naprawdę, i przynieść kilka zdjęć tego, jak to wygląda. Wtedy możemy zobrazować na podstawie tych zdjęć klientowi, jak ten makijaż faktycznie w ciągu będzie wyglądać. Przeważnie te makijaże, które też pokazują klientki, są różne, od mocnych po lekkie i tak dalej. Warto jest też zadać bardzo kluczowe pytanie, czy maluje się pani na co dzień? To pytanie jest bardzo kluczowe dla makijażysty, ponieważ jeśli klientka nie maluje się na co dzień, wiemy już, że powinnyśmy być ostrożne, jeśli chodzi o aplikację produktów, bo cokolwiek zostanie położone na twarz klienta, klient może się źle czuć. To są takie aspekty, które są bardzo ważne i stanowią bardzo ważne przygotowanie do tego, by wykonać kolejne ruchy w makijażu. Warto jest zapisywać sobie również na początku naszej drogi przygody makijażowej wszystkie produkty, które były używane na próbnym ślubnym makijażu, ze względu na to, że będziemy miały kontrolę nad tym, ale też będziemy mogły wrócić do swoich notatek i dzięki swoim notatkom będziemy mogły śmiało zbudować ten makijaż ponownie. Myślę, że poruszyłam od samego początku bardzo dużo istotnych kwestii, które są bardzo ważne w przygotowaniu makijażu ślubnego. Załóżmy sobie, że dzisiaj jakby ja wykonuję makijaż ślubny na sobie. Myślę, że świadomość tego makijażu ślubnego bardzo się zmieniła. Jest też coś takiego, że bierzemy też pod uwagę jakby wybór stricte klienta, czyli jakby ten makijaż miał wyglądać. Jak patrzę na swój makijaż ślubny, podoba mi się prawie wszystko, wiele rzeczy bym zmieniła, ale prawie wszystko bym zmieniła, jeśli wiecie, o co chodzi, bo kobiety właśnie w ten sposób podchodzą, patrzą na te zdjęcia, a sztuką będzie w tym momencie wykonanie makijażu, którego klientka by nie zmieniła i w którym by czuła się naprawdę dobrze. Makijaż ten nie powinien być zbyt mocny, no chyba, że klient sobie tego życzy i lubi mocne oko i maluje się na co dzień. Jeśli klient nie maluje się na co dzień, warto jest, bądź też maluje się tak, wiecie, typowo codziennie, lekki podkład tusz do rzęs i tak dalej, warto jest postawić na makijaż rozświetlająco upiększający i takim właśnie dzisiaj tematem się zajmiemy i tak właśnie powinien wyglądać makijaż ślubny. Dzisiejsza klientka to jestem ja. Witajcie. Kim jestem? Marta ma cerę mieszaną, naprawdę z wyświecającą się strefą T. Lubię nawilżenie, ale również jestem alergikiem, bardzo podatnym na różne podrażnienia wywołane przez kosmetyki. Bywa ona też zachwiana hormonalnie, ponieważ mam chorą tarczycę i mam Hashimoto, więc automatycznie wiem już, że moja skóra lubi się przesuszać w pewnych partiach, a w pewnych partiach jakby się szybciej wydziela mi sebum przez zaburzenia hormonalne, co jest oczywiście strasznie normalną sprawą. I teraz już widzicie przy przedstawieniu tej diagnozy, jak istotne jest, bardzo mocno istotne jest, jakby teraz łatwiej nam dobrać produkty, które będziemy aplikować na twarz. Zajmę się od samego początku moją strefą T, czyli wezmę sobie primer, który ma mi delikatnie zblokować widoczność porów i wygładzić oraz zwiększyć w tych partiach przyczepność. Lubię primery aplikować rękoma. Pierwszy primer, który aplikowałam, jest to Vibo Keep It Perfect i on spowodował automatycznie, że moje pory są mniej widoczne. Kolejny primer, który będę aplikować, jest to primer nawilżająco-wygładzający. Jest to marka Sena Cosmetics.
i na boczne krawędzie mojej twarzy zaaplikuję właśnie ten primer. Możemy też delikatnie przeciągnąć okolice szyi. W dniu ślubu chciałabym, żeby make-up był przede wszystkim trwały, żeby koloryt mojej skóry był wyrównany, żeby cera była promienna i nie była obciążona i żeby szybko się nie zasuszała. Chciałabym, by ten make-up wyglądał prawie jak niewidoczny, ale z drugiej strony by był on faktycznie. To jest też często to, co słyszę od moich klientów, to żeby skóra była jak druga skóra, ale przykryta. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować też podkład, który nazywa się Lasting Illusion i jest to satynowy mat, który jest fantastycznym podkładem, jeśli chodzi o cerę mieszaną w kierunku też tłustej. To jest odcień, akurat sand. Tak wygląda kolor, myślę, że będzie idealny. Przechodzę do aplikacji. Wtłaczam oczywiście mokrą gąbeczką. Pojawiają się pytania pewnie, dlaczego nie zdecydowałam się na Fenty bądź też Keep It Perfect. Bardzo prosta odpowiedź, ponieważ te dwa podkłady są zdecydowanie bardzo mocno kryjące i są to ciężkie podkłady. Oczywiście mogłabym je zaaplikować dużo lżej. Natomiast bardzo rzadko sięgam po ten podkład, ale bardzo go lubię. I to, co widzicie teraz, co się dzieje, to właśnie ten efekt second skin, czyli tej drugiej skóry z natychmiastowym wymatowieniem tam, gdzie trzeba, ale w dalszym ciągu pozostawienie lekko błyszczącej tej skóry. Uważam, że podkład marki Sena Cosmetics, ten Lasting Illusion, jest bardzo niedocenionym produktem, ale idealnie nadaje się do pracy profesjonalnej. Korektor powinien być dobrze kryjący, ale nie powodujący zasuszenia w okolicy pod okiem i też nie powinien być zaaplikowany zbyt dużej ilości. Ja wiem, że dla niektórych może się to wydawać, że to jest duża ilość, ale pamiętamy również o sposobie aplikacji. Jeśli aplikujemy gąbeczką, gąbeczka zawsze zjada około 40% produktu aplikowanego. Rozprowadzam. O doborze korektora też nieraz opowiadałam już w swoich filmach, jak istotne jest dobranie odcienia, który jest o ton jaśniejszy od naszej skóry, bądź też dobrze dopasowany do koloru naszej skóry. Dzięki temu będziemy mogły pozwolić sobie na aplikację dużo mniejszej ilości produktu na naszą skórę, a resztką dosłownie pozakrywać sobie jakieś drobne niedoskonałości jeszcze na naszej twarzy i w bardzo lekki, przyjemny sposób możemy teraz uzyskać lekką skórę, ale wyrównaną kolorystycznie. Wezmę sobie teraz płynny rozświetlacz i to jest Paese Wonder Glow. Gąbeczką wtłoczę na szczyt kości policzkowej. Jeśli tutaj w tym obszarze będą pojawiać się jakieś drobne niedoskonałości, warto jest pominąć ten etap. Natomiast ja tutaj nie mam jakby większych niedoskonałości, więc mogę sobie śmiało pozwolić na mokry rozświetlacz, który w późniejszym etapie jeszcze mocniej podbije mi suchy rozświetlacz, który będę aplikować. Ten sam rozświetlacz zaaplikuję również na dekolt oraz na szyję. Przygotowanie dekoltu jest też bardzo kluczowe. Warto jest zapytać, jaka będzie suknia, żeby nie pobrudzić jej. Jak przychodzą panny młode, to pierwsze co zawsze chwalą się sukienką, bo przecież to jest bardzo istotny element. Myślę, że faza wstępna przygotowana, jeśli chodzi o dekolt. Zobaczcie, jak teraz fajnie i spójnie wygląda twarz i ciało jeszcze przed właśnie usztywnieniem pudrem matującym. Jeśli mamy cerę mieszaną, warto jest postawić na delikatny bake okolicy strefy mieszanej. To wbrew pozorom nie spowoduje, że nasza skóra będzie wyglądać ciężko, a wręcz nałożony w odpowiedniej ilości może pomóc przetrwać naszemu podkładowi. Tam, gdzie moja skóra lubi się szybciej przetłuszczać, takim puszkiem wgniatam wręcz puder. Dzięki temu pory są wygładzone, a struktura skóry wygląda bardzo zdrowo.
Okolice pod okiem też potraktuję tym samym pudrem. Wtłaczam go od zewnętrznej do wewnętrznej. Specjalnie wybrałam pędzelek, ponieważ zależy mi, by nie stracić świetlistości policzka. Gdybym użyła puszka, mogłabym tutaj delikatnie najechać, co automatycznie spowodowałoby, że straciłabym ten błysk na policzku. Przejdziemy teraz do makijażu oka. Jako makijażystę zawsze stawiam na to, by przede wszystkim makijaż był bardzo trwały. Jedno z takich bardzo moich ulubionych baz, jeśli chodzi o pracę w makijażu profesjonalnym, takim wytrzymałościowym, jest to baza Smashbox 24. Odrobinę tej bazy biorę i nanoszę szczególnie na ruchomą powiekę. Następny element to jest błysk na powiece. Warto jest zapytać się, czy dodatki w dniu ślubu są srebrne, czy też złote, czy może jest to bardziej białe złoto. Zawsze są jakieś dodatki. Zawsze są jakieś dodatki, do których można się dostosować, bądź też wiązanka kwiatów, do której można się dostosować. Przeważnie otoczka jest biała bądź ekri, więc trzeba ten makijaż zrobić w taki sposób dopełniający. I tutaj też liczą się preferencje klienta oraz rozmowa z klientem. Ja dzisiaj wybrałam sobie taki przepiękny, metaliczny, złoty, bym powiedziała, w odcieniu białego złota cień. Jest to Eye Color Metallic w odcieniu, który nazywa się Rebel. Zacznę dzisiaj tak trochę inaczej, ponieważ tak jak mówię, chcę, żeby ten makijaż przede wszystkim był makijażem upiększającym. I zaczynam od tego spektakularnego złota, które położę sobie od razu na moją powiekę. Zobaczcie, jak piękne i subtelne jest to złoto, jak ono wygląda fenomenalnie na powiekach. Bardzo cieliście i szampańsko. Jest to taki właśnie odcień, bym powiedziała, chłodnego złota, który wygląda perfekcyjnie na powiekach w dniu ślubu. Sięgam sobie po moją paletę oraz po odcień Perfect. Pędzelek, którym pracuję, to jest DS13 marka Hulu. Zaczynam od przyciemnienia z zewnętrznego kącika. Przechodzę do troszeczkę większego pędzla i to jest Boho 202. Prosiliście mnie, bym dodawała Wam nazwy pędzli, których używam i na których pracuję. Trzeci kolor jest to kolor, który nazywa się Amaretto. Jest to Small Eye Color. I zależy mi na tym, by przyciemnić delikatnie zewnętrzny kącik na ruchomej powiece. Biorę sobie cień w kremie z mojej kolekcji, który nazywa się Sweet Latte. Aplikuję odrobinę na dolną powiekę i będę blendować. Wracam do tego ciemniejszego koloru i domykam ramę oka, łącząc cienie w zewnętrznym kąciku. To jest też taki moment, o którym warto wspomnieć, że często klientki mówią, że nie chcą mieć pomalowanej dolnej powieki. Zobaczcie, jak otwieramy oko w momencie, w którym jest delikatnie przecieniowana ta powieka. Z racji tego, iż ja jestem totalną sroką i uwielbiam błysk na powiece, na środek powieki położę ten glitter topper i to jest odcień, który nazywa się Champagne.
Bardzo istotne jest, jeśli klientka ma tak mało rzęs, na przykład jak ja, jest wyciemnienie górnej linii rzęs. Jeśli początkowo nie masz wprawy, żeby rysować kreski albo nie czujesz się pewnie na tym gruncie, to po pierwsze musisz bardzo dużo trenować tą kreskę, tak żeby ona nie sprawiała Tobie większego problemu. Po drugie, zacznij może od skośnego pędzelka oraz czarnego cienia, tak jak ja to uczynię. Jeśli chodzi o makijaż oka, zostało nam jeszcze dodanie akcentu kolorystycznego, ale to już później. Zrobię to w momencie, w którym będę wykańczać ten makijaż. Najpierw chciałabym położyć z przyczyn oczywistych kępki, bo kępki w dniu ślubu są zawsze wyborem każdej klientki. Ja Wam naprawdę serdecznie polecam kępki Duo od Klawiera, które już do zżegania w każdym filmie się pojawiają, ale uważam, że są to jedne z najlepszych kępek dostępnych na rynku. Zawsze staram się rozłożyć trzy długości. Od zewnętrznego kącika daję 12, 11 i 10 i dzisiaj też będę z Wami kleić te rzęsy, ale zanim to zrobimy, to jak zawsze powtarzam, że liczy się bardzo mocne wytuszowanie rzęs. Ja osobiście ostatnio bardzo polubiłam Eveline i jest to Varieté, jakoś tak, tusz do rzęs, który ma taką malutką szczoteczkę, która świetnie mi się tu wbija i robi mi taki wachlarz ochronny w moim makijażu. Dosyć dobrze i mocno podtuszowuje moje krótkie rzęsy, łapie praktycznie każdy włosek, co jest dla mnie istotne, ponieważ będę kleić jak zwykle kępki od spodu, klientom też kleję. Nie mam z tym problemu, wygląda to mega naturalnie, a przede wszystkim zaoszczędza ilość aplikowanych kępek. Rzęsy są gotowe i teraz mogę dodać taki akcent kolorystyczny, który zawsze lubię dodawać tutaj w tym miejscu, na ruchomej dolnej powiece. Wezmę sobie róż, który nazywa się Clarity. Ma taki przepiękny łososiowy odcień. Jak wybrać kolor? Można dostosować się tym kolorem do wiązanki. Można zastosować analizę kolorystyczną, która ma wybić naszą tęczówkę oka. Można dobrać do dodatków naprawdę taki tylko delikatny podton. Jakikolwiek tutaj będziecie próbowały wpuścić delikatny kolor, w tym momencie on będzie pasować. Może być to również ulubiony kolor panny młodej. Jeszcze pozostaje mi wewnętrzny kącik rozświetlić, ale to na koniec zrobię. Teraz delikatnie otworzę sobie oko jeszcze cielistą kredką. To jest akurat Make Up Forever w odcieniu 502. I teraz wytuszuję dopiero dolne rzęsy. Zacznę od błysku. W ofercie marki Sena mamy przepiękne rozświetlacze. Mam tutaj jeden z takich moich ukochanych rozświetlaczy, który daje ekstremalny glow na twarzy. On jest w formie wypiekanej, więc on jest bardzo intensywny. Widzicie? Już jedno przyłożenie. Ale przez to, że skóra nie jest zbyt mocno pokryta pudrem, jestem w stanie uzyskać naprawdę ekstremalne, mokre glow. Ten sam rozświetlacz daję również na obojczyk. Powiedziałam na koniec, ta wisienka na torcie, czyli mocne rozświetlenie wewnętrznego kącika, który ja bardzo osobiście lubię. I zawsze robię to właśnie rozświetlaczem.
Teraz przejdę do aplikacji bronzera. To jest też bardzo fajny bronzer, który ma bardzo uniwersalny ton. Nazywa się Baja. Ma piękny odcień i jest ten kolor taki pomiędzy ciepłem a chłodem. On jest po prostu idealny. Jest to najbardziej idealny bronzer, jaki mam w swojej kolekcji. Delikatnie też musnę nosek, ale w sposób taki bardzo naturalny, by delikatnie go przyciemnić, szczególnie na krawędziach, co ładnie prezentuje się na zdjęciach. Oraz zaznaczę linię żuchwy, ale tutaj, kochane, to musi być bardzo dobrze rozpracowane. Tu nie możemy sobie pozwolić na żadne linie odcięcia. I na koniec ten sam róż, który używałam właśnie do docieplenia tutaj kącika i do dodania takiego koloru, zaaplikuję na policzki. Jest to odcień Clarity, po prostu jeden z takich moich ulubionych kolorów. Mam tutaj też taki wypiekany różorozświetlacz, który nazywa się Tango Marango. Ma przepiękny kolor. On jest delikatnie rozświetlający, więc jeszcze dam go odrobinę na policzki. Jeśli chodzi o usta, to też jest wybór bardzo indywidualny. Do takiego makijażu możecie spokojnie zaproponować usta w odcieniu koloru jakiegoś, ale trzeba też na tyle porozmawiać z klientką i uświadomić ją, że kolor na ustach w dniu ślubu jest bardzo problematyczny, ponieważ dochodzi do pocałunków, jest jedzenie grane. Oczywiście można położyć trwałą czerwoną pomadkę, jednak ona będzie potrzebowała korekty. Warto jest wtedy też nauczyć swoją klientkę, jak dokonywać takiej korekty, jak malować swoje usta, poświęcić jej odrobinę czasu, by ona w tym dniu potrafiła sama dokonać korekty, gdyż często makijażysta jest tylko w chwili wykonania makijażu, a nie jest obecny już jakby w trakcie trwania ślubu. Ja dzisiaj jednak zdecyduję się, i to jest też taki wybór, do którego zawsze zachęcam moje klientki i bardzo mocno je namawiam, żeby jednak te usta były w neutralnym odcieniu, one się po prostu lepiej zjadają, lepiej się wycierają w ciągu całej imprezy, a potem można je delikatnie aktywować błyszczykiem, co jest bardzo wygodne. Wezmę sobie moją ulubioną konturówkę i to jest Estée Lauder w odcieniu numer 08 Spice. Następnie położę pomadkę, która jest matową pomadką w przepięknym, nudziakowym odcieniu, który nazywa się Palomino. Całość nabłyszczę, by usta wyglądały estetycznie, i jest to lip lakier w odcieniu, który nazywa się Bassful. Zanim makijaż utrwalę, jeszcze odrobinę pudru wtłoczę w strefę, gdzie chcę, by make-up pozostał matowy. Utrwalenie makijażu ślubnego to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ na przykład dzisiaj jest 32 stopnie, przy czym ten makijaż ma przede wszystkim przetrwać. Zanim położę mokry utrwalacz, prysnę sobie mgiełką, dowolną mgiełką utrwalającą albo scalającą make-up, by połączyć wszystkie warstwy. Następnie użyję utrwalacza, który mam sprawdzony od lat, i jest to Urban Decay All Nighter.
Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się taki materiał, w jaki sposób ja wykonuję upiększający, delikatny, naturalny glow make-up ślubny, włącznie z omówieniem początkowo zasad, jakie powinny obowiązywać jakby podczas wykonywania tego makijażu ślubnego, jak się do tego przygotować, jak się do tego zabrać, co jest bardzo istotne i co jest bardzo ważne. Jeśli chcecie więcej tego typu makijaży, mogę dla Was przygotować jeszcze ze dwie propozycje makijaży ślubnych, różnych, tak naprawdę trochę mocniejszy glam, bądź też nietypowy makijaż ślubny. Jeśli chcecie, myślę, że to jest taka fajna propozycja. Wiem, że jakby sezon makijażowy trwa i jakby nie jestem na początku, ale dla mnie tak naprawdę zawsze sezon makijażowy trwał do października, jest dopiero sierpień, więc myślę, że może komuś przydać się taki materiał. Pani, zostawiajcie pod tym filmem pytania dotyczące makijażu ślubnego, kwestii, których może jeszcze nie poruszyłam, a macie jakiekolwiek pytania, bardzo chętnie odpowiem Wam na wszystkie pytania, a dzisiaj już będę kończyć. Pięknie Wam dziękuję za uwagę, dziękuję tym, co wytrwali do końca i do następnego. Trzymajcie się, hej!